Czas podsumować walkę z zimą, choć ta pokazuje, że jeszcze nie należy o niej zapominać. Zima, jaka była w tym roku, to mamy odpowiedź choćby w kwietniu za oknem. Długa, uciążliwa i trudna. Jak się okazuje, także dla miejskich służb droga. 7 razy droższa od poprzedniej, jeśli chodzi o utrzymanie 650 km dróg, które pozostają w administracji miejskiego zarządu dróg, po to, żeby jeździło się bezpiecznie, żeby odśnieżyć, udrożnić, posypać obiekty mostowe i wszystko to, co w zarządzie MZD pozostawało. Od listopada do końca marca 13 900 000 zł wobec 1 900 000 zł roku poprzedniego. To pokazuje, jaka to jest skala. Skala wynikająca z aury. Ta zima była po prostu surowa, taka jaka jest charakterystyczna dla naszego klimatu. A najgorzej było w lutym. Kiedy mieliśmy i silny opad śniegu i 2 bądź 3 tygodnie kilkunastostopniowych mrozów. One oczywiście może nie cały czas w takim wymiarze, ale utrzymywały się dosyć długo. Najgorsze były kolejne opady, bo tak naprawdę kiedy mamy niską temperaturę albo ona się utrzymuje na jakimś stałym poziomie, to wtedy nie ma takiego trudnego stanu. Najgorsze jest to, kiedy występują opady i trzeba po prostu reagować. Ja pamiętam taki czarny dzień, ale sprzed 3 lat, kiedy to przed końcem kwietnia, 20 bodaj 3 czy 7, mieliśmy półmetrowy opad śniegu i wtedy to było wznowienie akcji zima. Zniknie śnieg i pojawią się nowe problemy. Czyli po prostu sprzątanie nieczystości, które ona po sobie pozostawia. A na drogach tych nieczystości jest sporo, dlatego że chociażby piach, czy solanka, czy inne rzeczy, które zbierają się, to po prostu później zostaje, czy opady deszczu, które też dla wiosny charakterystyczne są. To wszystko powinno być posprzątane i będzie posprzątane. Ta akcja sprzątania wszystkich ulic, chodników i dróg rowerowych, jednorazowego oczyszczania z tych nieczystości pozimowych już się de facto rozpoczęła.